Chciałbym rozpocząć zatem od razu od pierwszego pytania. Czy uważa pan, że jesteśmy w tej chwili w stanie nowej zimnej wojny między Europą a Rosją? Cóż, nie jestem pewien, czy zimna wojna to dobry termin. Tak jak powiedział Mark Twain, historia nie powtarza się, ale czasami się rymuje. W związku z tym myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili, gdzie dywidenda pokoju została całkowicie już wydana. Jak przypominacie sobie państwo, po końcu zimnej wojny wszyscy powiedzieli, teraz mamy dywidendę pokoju, nie musimy wydawać pieniędzy na obronę, możemy teraz mieć peace, love, Woodstock, wspaniały pokój, miłość i nadzieję. Ale nie do końca tak ta sytuacja wygląda. I bez względu na korzyść wynikającą z dywidendy pokoju, co prawda dzisiaj już nie mamy tej dywidendy, dlatego bardzo cieszę się, że Polska, podobnie jak Estonia, jest takim krajem, który podchodzi do tematu obrony w sposób bardzo poważny. A gdzie bylibyśmy, gdyby historia się rymowała, nawet jeżeli by się nie powtarzała? Powiedziałbym, że jesteśmy gdzieś w tej chwili przed etapem zimnej wojny i myślę, że może można byłoby uniknąć kolejnej zimnej wojny. Jesteśmy mniej więcej w roku 1947-1948. Rok 1947-1948 sytuacja nie była już wcale aż tak dobra w Polsce, w Czechosłowacji w tamtym czasie, czy na Węgrzech. Była pewna niejasność ze względu na to, że mieliśmy byłego sojusznika Zachodu, który nagle zaczynał niszczyć rządy w różnych krajach Europy Wschodniej, ale również podejmował wysiłki, żeby uczynić to na przykład w Finlandii. Nie udało się to, ale widać było, że takie działania są podejmowane. Napisano dużo materiałów na ten temat, natomiast jest to rzeczywiście bardzo interesujące, jak to wygląda, kiedy popatrzymy na kolegów znajdujących się na północy oraz na zachodzie. Był na przykład minister spraw zagranicznych z Partii Pracy, Devin, który powiedział na temat wypowiedzi Trumana, że demokracje padają tak jak klocki domino i należy coś z tym zrobić. A Truman powiedział, nie możemy pozwolić na tego typu izolacjonizm, który objął Stany Zjednoczone po I wojnie światowej. Nie możemy pozwolić na to, żeby takie izolacjonistyczne podejście przeważyło. I był to początek różnych inicjatyw. Oczywiście najważniejszą z nich jest traktat euroatlantycki, który w 1949 roku stał się organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Oznaczało to, że nie był to już tylko traktat, ale forma organizacyjna. W związku z tym pewnego rodzaju niejasność pomiędzy majem 1945 roku a stworzeniem NATO, ten okres. Myślę, że teraz jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Jest niejasność, brak jasnego zrozumienia tego, co się występuje, tego, co następuje. Jeżeli popatrzymy na pierwsza odpowiedź na przykład na wojnę w Gruzji była taka, żeby natychmiast realizować partnerstwo strategiczne. Prawdopodobnie nie było to najmądrzejsze, patrząc na to z perspektywy czasu. Zatem niejasność bezpośrednio występująca po inwazji i Anschlussie, używam tego słowa celowo, Anschlussu Krymu, po Anschlussie Krymu, pojawiło się pytanie, kim są te zielone ludziki? Oni po prostu kupili sobie mundury w jakimś lokalnym sklepie ze sprzętem wojskowym i ludzie przez jakiś czas nawet w taką historię wierzyli. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, czy niektórzy z nas zdali sobie z tego sprawę wcześniej, a niektórzy później, że tak naprawdę to jest specnaz. Są to jednostki sił specjalnych, a cała ta operacja była planem ewentualnościowym, który był gdzieś trzymany wcześniej w gotowości, a potem został wdrożony. Czy jest to zimna wojna? Nie, nie wydaje mi się. To jeszcze nie jest do końca zimna wojna, ale jeżeli byśmy mieli przyjąć podejście ideologiczne, silną retorykę ideologiczną, antyzachodnią, jeden z pisarzy w zeszłym roku powiedział, że jest to ruch przeciw oświeceniu, odejście od tego, co było w latach 89-91. W zasadzie chodzi o podejście ideologiczne związane z przeciwstawieniem się demokracji liberalnej rozwijającej się na Zachodzie od
oświecenia szkockiego. Przepraszam. Czy to zimna wojna? Nie wiem. Z całą pewnością jednak mogę powiedzieć, że jest to okres pozimnowojenny. Jemy już w tej chwili epoki bezpośrednio pozimnowojennej. A jak widzi pan cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej? Co uważa pan chce zrobić Władimir Putin w Rosji? Czy ma być to nowy Związek Radziecki? Jaki jest jego cel? Czego chce od nas Władimir Putin? Nie wydaje mi się, że miałby to być nowy Związek Radziecki. Myślę, że nawet w obecnym rozumieniu rosyjskim nie byłoby to coś możliwe do zrealizowania. Wracajmy do pierwszego pytania. Jeżeli przypomnijmy sobie ten długi telegram Tenenca, który mówił, że nasi sąsiedzi w Rosji muszą mówić albo o wrogach, albo o wasalach. Tego typu obserwacja, tego typu to, co powiedział Kanon 70 lat temu, wydaje się być znowu słuszne. Są kraje, które nie mają żadnego problemu z Rosją. Są również takie kraje, które mają podejście takie, jakby byli wasalami. Na przykład Ukraina, Gruzja są bardzo dobrymi przykładami, gdy zaczęły rozwijać swoją niezależną politykę zagraniczną, jak tylko zaczęły działać w oparciu o generalnie rzecz biorąc końcowy akt helsiński oraz kartę paryską, zaczęły ustanawiać swoje własne działania dotyczące bezpieczeństwa. Jak tylko zaczęły te kraje działać w oparciu o te zasady, zostały zaatakowane. Ale muszę to pytanie zadać. Nawet sam boję się tego pytania. Czy uważa pan, że państwa bałtyckie będą kolejne po Ukrainie i po Gruzji? Nie. Nie. Powiedziałam to również generałom. Nie, uważam, że absolutnie nie, ponieważ my jesteśmy członkami NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej i widzę, że ludzie cały czas mówią, państwa bałtyckie będą kolejne. Zwykle te kraje, które nie są w NATO, mówią to najczęściej i ludzie, którzy mówią o tym najgłośniej, że państwa bałtyckie są kolejne w kolejce, to ci ludzie z krajów, które nie są w NATO. Mamy tutaj do czynienia z kwestią zasadniczą. W chwili, gdy artykuł 5 NATO nie zadziała, będzie to oznaczało koniec NATO. Oczywiście badania opinii publicznej pokazały, że poszczególne kraje niekoniecznie będą wspierały państwa bałtyckie. Może to jest kwestia badań opinii publicznej, ale jak się jest przywódcą kraju, to wiadomo, że NATO zawali się, jeżeli nie zostanie zrealizowany artykuł 5. A jako przywódca kraju nigdy nie wiesz, czy jeżeli ty będziesz miał jakikolwiek problem w przyszłości, czyli na przykład kraj X daleko od Rosji w tej chwili na przykład może powiedzieć, a my nie potrzebujemy artykułu 5, bo Rosja to nie problem, ale ten kraj nigdy nie wie, że może za 10 lat ten artykuł 5 będzie temu krajowi potrzebny, ale artykuł 5 w momencie, kiedy padnie, nie zostanie wskrzeszony. Tak, łatwo powiedzieć, że artykuł 5 działa, jeżeli chodzi o bardzo klarowną kwestię inwazji z zagranicy, ale jeżeli Rosja będzie chciała powtórzyć scenariusz z Krymu przeciwko państwom bałtyckim i nie jest to do końca jasne, co się dzieje, nie wiemy, kto atakuje nas, to, że to nie inwazja, my nikogo nie atakujemy i tak dalej. Nie, aż tacy głupi, to my nie jesteśmy. Cały Zachód, prawda? Jeżeli już raz zobaczyliśmy te zielone ludziki, to jak zobaczymy ich kolejnym razem, to nie podrobimy się po głowie i nie powiemy, o, to są małe zielone ludziki, czy oni naprawdę kupili swój sprzęt i swoje ciuchy w jakimś lokalnym estońskim sklepie ze sprzętem wojskowym? Nie wydaje mi się, że takie wątpliwości zostaną zasiane w naszych głowach. Czasami się uczymy, a czasami zapominamy to, czego się nauczyliśmy, ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe. Wiem, że ten termin jest bardzo często stosowany w tej chwili, czyli wojna hybrydowa. Co tak naprawdę jest czymś innym niż to, co widzieliśmy przez ostatnie 70, 80 czy 90 lat. Natomiast po tym, kiedy Gerasimow, czyli szef sztabu generalnego Rosji, napisał artykuł na temat wojny hybrydowej, pojawił się on w marcu 2003 roku, chodziło wtedy o problemy wojny i problemy wojskowe, czy jakieś dzienniki wojskowe. Mój doradca do spraw bezpieczeństwa może powiedzieć bezpośrednio, jak to wygląda, ale był to marzec 2013 roku. No niestety nie wszyscy to przeczytali. Wiemy, że ten artykuł został potem przeczytany, ale nie bezpośrednio po jego pojawieniu się w prasie. Wiemy, jak oni myślą, wiemy, jak oni chcą zadziałać. Nie wydaje mi się, że ten scenariusz mógłby zostać powtórzony.
Nie wydaje mi się, że jeżeli by się to powtórzyło, doprowadziłoby to do niejasności i zamieszania. Mamy wystarczający poziom świadomości tego, co się dzieje, jakie są środki podejmowane i wiemy, jakimi metodami została osiągnięta sytuacja na Krymie. Krym czy Ukraina nie były krajami, na które zwracano aż tak dużo uwagi, ponieważ one nie są w NATO i nie są w Unii Europejskiej. Nikt z Ukrainy nie siedział na spotkaniu NACU w Brukseli i nie żądał na przykład powołania się na artykuł 4 czy 5. To się nie wydarzyłoby, bo nie mogło się to wydarzyć. Z tego właśnie powodu wasz kraj oraz mój kraj tak mocno naciskały na to, żeby przystąpić do sojuszu, gdyż my baliśmy się, że coś takiego w przyszłości może się pojawić i mieliśmy rację. Zatem klarownie mówiąc, nie wydaje się panu, że scenariusz krymski może zostać powtórzony w państwach bałtyckich lub jakimkolwiek innym państwie, które jest członkiem NATO. W NATO? Nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało się wydarzyć. Nie widzę tego. Ale czasami nie śpię w nocy, myśląc o innych krajach, które nie są w NATO. W jakich krajach? O jakich krajach pan mówi? No te kraje, które nie są w NATO. Czy widzi pan na przykład Białoruś jako kraj, który nie wspiera celów polityki zagranicznej Rosji, gdyż słyszymy sporo na temat różnic pomiędzy Mińskiem a Moskwą przez cały czas. Parę dni temu prezydent Łukaszenka wrócił z Moskwy i niczego nie podpisał. Tam, w Moskwie. No nie wiemy, ponieważ widzieliśmy różne podejście prezentowane w różnych okresach, szczególnie jeśli chodzi o inwazję w Donbasie. Mińsk tutaj był bardzo spokojny. Odrzucam to pytanie w pana stronę. Ja nie odrzucam całkowicie możliwości pojawienia się tego w państwach bałtyckich, ale jestem zaniepokojony terminem, który może być używany. To znaczy, jeżeli przypomnimy sobie, że w czasie zimnej wojny było coś, co się nazywało wypełnianiem luki, kiedy mówiono to, gdzie jest atak Fulda. Pamiętacie państwo, że jest to takie miejscowość znajdująca się w Niemczech. Ja po prostu boję się takim przesmykiem Słowakii. To jest dokładnie taka sama miejscowość wielkości Fuldy. Znajduje się pomiędzy Kaliningradem a Białorusią. Jeżeli możecie państwo wyobrazić sobie taki scenariusz, nie wydaje mi się zresztą, że on jest możliwy, ale wszystkie potencjalne scenariusze planistyczne są takie, że jeżeli miałby nastąpić atak na państwa bałtyckie, wystąpiłoby to prawdopodobnie zgodnie z scenariuszem takim, że przyszliby z Białorusi oraz Kaliningradu, połączyli się i odcięliby Polskę od państw bałtyckich. Dlatego właśnie ja nie lubię takich hipotez. Musimy oczywiście o nich myśleć, jak zajmujemy się polityką bezpieczeństwa, ale to są naprawdę ciągłe dyskusje, czy państwa bałtyckie będą kolejne. Zaczyna to być męczące, ponieważ ta dyskusja jest cały czas taka sama. Ludzie ciągle mówią to, mówili to w lutym, w marcu 2014 roku i ciągle wracają do tego tematu. Ale pan sam wspomniał o telegramie Kennona oraz co Kennon powiedział na temat sąsiadów Rosji i na temat tego, jak Rosja chciałaby, żeby byli oni przynajmniej wasalami. W związku z tym, jaką presję Rosja używa i będzie używała przeciwko państwom bałtyckim, żeby uczynić je wasalami, jeżeli to jest ich cel? W tej chwili jest mniej środków do ich dyspozycji ze względu na to, że gospodarka rosyjska dosyć słabo sobie ostatnio radzi. Zatem środki, które mogły być przez nich używane do wywierania presji, nie są w tej chwili aż tak bardzo obszerne. Ale to nie chodzi tylko o państwa bałtyckie, chodzi o cały basen Morza Bałtyckiego. Chodzi tutaj o na przykład loty z wyłączonym transponderem. Kilkakrotnie doprowadzono do możliwego zderzenia z samolotami cywilnymi. Nie tylko chodzi o państwa bałtyckie, ale również Danię, Szwecję. Jesteśmy świadkami ćwiczenia ataku wojskowego na Szwecję. Byliśmy również świadkami w czasie największego zgromadzenia politycznego w Danii na Bornholmie,
Nawet duński wywiad to opisał, że ćwiczono bombardowanie Bornholmu w ten weekend, a tam było 90 tysięcy ludzi. Od prawej do lewej strony przywódcy polityczni Danii w tym czasie się tam znajdowali. To były otwarte dyskusje na świeżym powietrzu, a wtedy ćwiczono bombardowanie. W związku z tym nie wydaje mi się, że tak naprawdę planowanie rosyjskie konkretnie fokusuje się na samych państwach bałtyckich. Jest to temat dla całego regionu. A jeżeli myślimy o tym w kategoriach wojskowych, to kluczową możliwością zdobycia kontroli nad północną Europą to przejęcie Kurlandii. W związku z tym, dzięki temu mamy każdą stolicę na północ Europy. Oslo, Kopenhagę, Berlin, Warszawę, Wilno, Rygę, Tallin, Helsinki i oczywiście Sztokholm. Cały ten obszar będzie pod kontrolą. Dlatego znowu myślę, że nie powinniśmy myśleć o tym w kategoriach problemu państw bałtyckich, ale problemu całego regionu. A teraz wspomniał pan najgorszy scenariusz. Może teraz ja wspomnę kolejny. Co by się wydarzyło, jeżeli Rosja podjęłaby decyzję o tym, żeby zaatakować nie państwa bałtyckie, ale jakiekolwiek państwo członkowskie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy uważa pan, że w kategoriach wojskowych NATO gotowe jest do tego? Czy posiada wystarczające zdolności do tego, żeby bronić Europy Środkowej? Tak. Cały czas powtarzam to, że jeżeli chodzi o artykuł 5, ta debata tak trwa. Ta debata zresztą była w Estonii. Uczestniczyłem również w rozmowie na ten temat z dziennikarzem. Ile czasu to będzie trwało, zanim oni tutaj dojdą? A ja mówiłem, nie ma znaczenia, ile czasu potrwa dotarcie do państw bałtyckich. Jeżeli ktoś zaatakuje NATO, nie atakuje tylko Estonii, albo tylko Litwy, albo tylko Polski. Atakuje NATO. I NATO odpowie na ten atak. Niekoniecznie wyłącznie na teatrze, na którym został przeprowadzony atak. Odpowie na całym świecie przy pomocy różnych sił i środków. Czyli mamy do czynienia z czynnikiem odstraszania, o którym tu mówimy. Odstraszanie to klucz do funkcjonującego dobrze sojuszu. Bardzo ważne jest zrozumienie, że w przypadku jakiejkolwiek potencjalnej agresji, jeżeli ktoś zaatakuje NATO, wówczas NATO odpowie na taki atak. I odstraszanie jest bardzo ważnym czynnikiem. Ludzie często mówią, potrzebujemy dialogu, a ja na to mówię, dialog to nie jest polityka. Dialog to coś, co się robi, ale to nie jest polityka. Polityka musi być polityką odstraszania. Odstraszanie oznacza, że jeżeli ty zrobisz nam coś złego, to my zrobimy tobie coś jeszcze gorszego. Nie dlatego, że jesteśmy agresywni, ale dlatego, że jesteśmy sojuszem obronnym. Jeżeli w związku z tym ty nam coś zrobisz, my się będziemy bronić. Jeżeli chodzi o niektórych członków NATO, to myślę, że te kraje są znacznie lepiej wyposażone. I bylibyśmy również jeszcze bardziej wyposażeni do odpowiedzi, jeżeli każdy kraj wypełniłby swoje zobowiązania. Polska, Estonia. Ważne jest, żebyśmy wydawali pieniądze na to, co do czego się zobowiązaliśmy. Dywidenda pokoju już się skończyła. Ten temat oczywiście osiągnął Polskę, osiągnął Estonię, korzyści z tego wynikające, ale niektóre kraje jeszcze nie zrozumiały, że tak się stało, że koniec czasu dywidendy pokoju. Mówił pan o możliwości tego, że NATO może zareagować na różnych teatrach. Niekoniecznie na teatrze, gdzie nastąpi bezpośredni atak. Czy to oznacza, że my nie potrzebujemy dodatkowych instalacji baz natowskich w Europie Środkowej? Ponieważ jeżeli cokolwiek się pojawi, to wtedy będzie można zareagować w innej części świata. Cóż, myślę, że można teoretycznie taki argument wysnuć. Ale doświadczenia wykazały, że jest dosyć jasne, iż najsilniejszym członkiem sojuszu jest kraj, który jest niezmiernie chętny do tego,
żeby rozwiązywać problemy dotyczące obrony wspólnie z tymi krajami, które same podchodzą do tematu obrony w sposób poważny. To jest takie podejście luterańskie, że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. Nie jest przypadkiem to, że prezydent Obama przed szczytem w Walii, a zresztą dla prezydenta takiego kraju, który niezmiernie się troszczy tym, żeby wydatki obronne były stosunkowo niskie, a prezydent Obama przed szczytem Walii przyjechał na wizytę do Tallina, właśnie ze względu na koncepcję państwa frontowego, państwa flankowego. My wiemy, że te kraje, takie jak Estonia, naprawdę bardzo poważnie traktują swoje zobowiązania w stosunku do sojuszu, zobowiązania dotyczące poziomu wydatków obronnych. Czy mógłby nam pan przekazać jakąś informację dotyczącą tego, co się wydarzy, jakie decyzje będą podjęte na kolejnym szczycie NATO w 2016 roku? Ja myślę, że Polacy wiedzą o tym znacznie lepiej niż Estończycy, ale ci Polacy z nami nie rozmawiają. Jaka powinna zostać podjęta decyzja w Warszawie w przyszłym roku, jak pan sądzi, panie prezydencie? Przede wszystkim kryzys się nie skończył i zagrożenie nadal istnieje. Obecnie znajdujemy się w nowej sytuacji, gdzie jest zagrożone bezpieczeństwo, co oznacza, że jest sytuacja inna aniżeli w roku 1997, kiedy powstał traktat o relacjach między NATO a Rosją. I rzeczy się po prostu zmieniły. Cała sytuacja się zmieniła, co oznacza, że jak na przykład ciągła czy też rotująca obecność wojskowa w tych krajach, które tego potrzebują, czy wręcz nawet tego chcą, bo nie wszystkie kraje tego chcą, ale na pewno te, które tego chcą, potrzebują ciągłej i rotującej obecności wojsk NATO. A myślę, że również bardzo istotne są magazyny wojskowe, które wcześniej zostaną przygotowane, ponieważ my jesteśmy, tak jak mówiłem, sojuszem obronnym i to będzie służyło naszej obronie, a na pewno nie do ataku. I na pewno takie bardziej, powiedzmy, filozoficzne, chociaż z drugiej strony może nie takie fundamentalne zrozumienie tego, że NATO naprawdę musi odegrać bardzo istotną rolę, szczególnie w tym regionie. I to troszeczkę inne postrzeganie od tego, które było jeszcze w latach 90., w drugiej połowie nawet lat 90., kiedy postawiono, kiedy priorytety były zupełnie inne. Wtedy dywidenda pokojowa była inna. Wtedy też wszyscy wychodzili z założenia, że wszystko jest już załatwione, nie ma żadnych problemów w tej części Europy, nie ma absolutnie żadnego zagrożenia w tej części Europy, a jeżeli teraz chcemy, aby NATO nadal pozostał przy piłce, musimy skierować ją w inne części świata. A teraz chyba powróciliśmy do innego postrzegania tej sytuacji i znowu wracamy do tego postrzegania NATO, że NATO nie zniknęło, NATO nadal istnieje, NATO jest konieczne i NATO jest organizacją, która teraz musi stawić czoła nowemu wyzwaniu i takie postrzeganie problemu jest właściwe. Zresztą dużo się zmieniło od czasów konfliktu w Syrii. Była cudowna, może nie tyle cudowna, ale trochę przerażająca, tak czy inaczej bardzo dobra w każdym razie analiza dokonana dotycząca regionu śródziemnomorskiego opublikowana w Financial Times kilka tygodni temu, gdzie mamy Rosję, która ma bazy na Morzu Kaspijskim i mają tam naprawdę dobre zdolności przeciwlotnicze, mają bardzo silną marynarkę wojenną na tych terenach i basen Morza Śródziemnego też będzie na pewno punktem zapalnym, w szczególności jeżeli chodzi o możliwości, czy też potencjał militarny. Jeżeli już jesteśmy w tym regionie, centralnym basenu Morza Śródziemnego, no to stamtąd odległość to w zasadzie jest jeden dzień. Także ta równowaga bezpieczeństwa w basenie Morza Śródziemnego również się dramatycznie zmieniła. I nasi koledzy z regionu, którzy twierdzili, że są bardzo daleko od problemu i to problem raczej Estonii i Polski, to oni powinni martwić się Rosją, a my niekoniecznie. No chyba okazało się, że jest zupełnie inaczej. Okazało się, że zasięg strategiczny na chwilę obecną jest o wiele bardziej zróżnicowany w porównaniu z tym, co było. Ale wydaje mi się, że jest coraz więcej polityków w Europie Zachodniej, którzy nie postrzegają sytuacji w ten sposób, jak to pan postrzega, panie prezydencie, czy też Warszawa.
premier Włoch, który nie chce nakładać sankcji na Federację Rosyjską, nie chce, aby te sankcje były przedłużone, ale zostały przedłużone. No tak, zostały, ale otwarcie powiedział, że były dyskusje na ten temat, czy w ogóle jest sens przedłużania tychże sankcji. Politycy we Francji, pan Sarkozy, pani Le Pen, którzy mogą być przecież prezydentem w przyszłości Republiki Francji, też wyrażali odmienne zdania. I stąd pytanie, czy widzi pan pewną zmianę co do podejścia do Rosji wyrażaną przez to, co mówią niektórzy politycy Zachodu? Oczywiście, jeżeli spojrzymy na przykład na badania opinii publicznej i tego, jak politycy wyrażają się na ten temat, szczególnie w Europie, takie badania pokazują, że na przykład 2 lata temu większość Niemców uważało, że Rosja to przyjazny kraj, a teraz większość Niemców postrzega Rosję jako zagrożenie. Także działania Rosji na pewno przyczyniły się do tego, że jej obraz na arenie międzynarodowej jest gorszy. Jeżeli badania opinii publicznej tak wyglądają, no to biorąc pod uwagę, co mówią politycy, którzy biorą pod uwagę badania opinii publicznej, chociaż niektórzy postępują tak w zależności od tego, jak wiatr zawieje, jeżeli już się naród martwi, no to rząd też się będzie martwił. Ale z drugiej strony ta kwestia była rozważana przed atakami w Paryżu i przed kryzysem migracyjnym. I po tych wydarzeniach możemy tylko spekulować, że podejście opinii publicznej w Europie znowu się zmieni. I jak Sarkozy powiedział, że po atakach w Paryżu jest to wręcz oczywiste, że Europa musi współpracować z Rosją, przeciwdziałając terroryzmowi. I chyba z tej strony będzie wiatr wiał. No, jeżeli chodzi o pana Sarkozy'ego, to pamiętam bardzo dobrze, że po wojnie w Gruzji, gdzie wynegocjowano plan czteropunktowy, gdzie jasno powiedziano, że nie będzie współpracy między Europą a Federacją Rosyjską tak długo, jak będą stacjonowały ich wojska na terenach okupowanych, a później była Rada, kiedy to Rada zdecydowała, że jednak będzie kontynuowała partnerstwo strategiczne, to on wtedy wyszedł i powiedział, dzięki Bogu zdrowy rozsądek zwyciężył i będziemy współpracować z Rosją. Także myślę, że mamy pewne problemy, jeżeli chodzi co do spójności tego, co nasi politycy mówią, ale nie uważam, szczerze mówiąc, bo oczywiście są pewne problemy polityczne, zawsze jeżeli chodzi o liderów politycznych, którzy czasem wyrażają różne opinie na ten sam temat, ale teraz podejście Unii Europejskiej bazuje na tym, aby spełnić punkty, które wynegocjowano w Mińsku i notabene tam była też Francja i były też Niemcy, które negocjowały te punkty. Jeżeli pozycja Unii Europejskiej jest taka, że sankcje muszą zostać utrzymane do momentu, kiedy ustalenia z Mińska nie zostaną spełnione, a chodzi tam w tych punktach, które zostały ustalone w Mińsku, kompletną kontrolę granic ukraińskich przez Ukrainę, no to zresztą to wynegocjowano i ta Unia Europejska też zgodziła się na to. I ponadto, tyle jeżeli chodzi o sankcje, ale ponadto są inne sankcje wynikające z aneksji czy Anschlussu Krymu. I one na pewno zostaną utrzymane. Co reprezentuje, jak na dobrą sprawę, kazus Krymu? No to reprezentuje fundamentalny atak na bezpieczeństwo, czy też na całą architekturę bezpieczeństwa wypracowaną po 1945 roku, zaczynając od Karty Narodów Zjednoczonych, gdzie jest zapisane o nienaruszalności, nietykalności granic terytorialnych, gdzie również powiedziane, że jest wolny przepływ osób i każdy może zdecydować, do jakiego kraju może się udać, że wojska obcego kraju nie mogą przekroczyć granicy innego bez zgody. Karta paryska zresztą też została bardzo często przywoływana i mówi, że każdy kraj może decydować o swoim losie sam, bez wpływu innego kraju. No i memorandum budapesztańskie, które gwarantuje po raz kolejny integralność terytorialną Ukrainy. Jedną rzeczą, której zapomniano, to to, o co tak naprawdę chodziło w tych dokumentach. Chodziło o to, aby wyeliminować trzeci największy światowy arsenał nuklearnych po Stanach Zjednoczonych i Rosji, ewentualnie po Rosji i Stanach, bo nie wiem, który jest pierwszy. I co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa na następne 100 lat? Spekulujmy. Powiedzmy, że Korea Północna
Na przykład zmieni się tam sytuacja i stwierdzą oni, co zrobimy teraz z arsenałem militarnym? Pozbędziemy się go? No pewnie, tak. Nie, nie pozbywajmy się tego. Dzięki temu zagwarantujemy bezpieczeństwo terytorialne. No i teraz pytanie, czy ktokolwiek, biorąc pod uwagę to, co się stało z memorandum budapeszteńskim, wziąłby na serio to, że Korea będzie używała tylko tego, aby bronić swoich granic? No, oczywiście nie. Anschluss Krymu, czy też aneksja Krymu, będzie o wiele, będzie tematem, który będzie bardzo długo omawianym i na pewno bardzo długo będzie kładł się cieniem na tych relacjach, aniżeli nam się może teraz wydawać. Myślę, że jest to zdecydowanie temat, który wpłynął negatywnie na kwestię naszego bezpieczeństwa, dopóki nie wrócimy do statusu quo sprzed tego wydarzenia. Czy sądzi pan, że Unia Europejska powinna odgrywać ważniejszą rolę, jeżeli chodzi o tworzenie nowego środowiska bezpieczeństwa? Czy Unia Europejska rzeczywiście spełnia swoją rolę? Czy odgrywa wystarczająco dużą rolę w tworzeniu nowej infrastruktury bezpieczeństwa w Europie? Chyba artykuł 42, punkt 2. 42, punkt 7, przepraszam. Nie ma w sobie opisanych żadnych konkretnych kroków. Tam chodzi o klauzulę solidarności. Można oczywiście wypełnić teoretycznie klauzulę solidarności poprzez wysłanie, nie wiem, 10 tysięcy. Oliwy, żeby może pomóc ludziom, tak, ale to może być cała solidarność. To jest taka klauzula trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale to nie zawsze działa, szczególnie jeżeli chodzi o akcję wojskową. Chodzi o to, aby powrócić do tego, co reprezentuje litera O w haśle NATO, organizacja. Ale co się tak naprawdę stało, to to, że nie mamy żadnych mechanizmów i sposobów rozwiązań sytuacji. Co zrobimy, jeżeli dany scenariusz rzeczywiście zaistnieje? Dlatego też trzeba naprawdę bardzo dużo zrobić, wręcz powinno się zrobić, szczególnie jeżeli chodzi o wymiar obronnościowy granic europejskich. I to, co pokazuje kryzys migracji, tak na marginesie, to to, że potrzebujemy o wiele silniejszej kontroli, czy też obrony naszych granic. I to jest jeden z tych takich punktów zwrotnych, ponieważ do tej pory państwa członkowskie Unii Europejskiej nie chciały wspólnej kontroli państw granic Unii Europejskiej, ponieważ to leżało w gestii krajów, ale teraz okazuje się, że niektóre kraje rzeczywiście takiej kontroli i bezpieczeństwa by potrzebowały. I temat ten jest cały czas kontynuowany i będzie miał wpływ na całą Europę, ponieważ w pewien cywilizowany sposób nie można, jeżeli nie możemy sobie poradzić w własnym kraju z imigrantami, no to cała Europa też sobie z tym nie poradzi i koniec końców wszyscy imigranci dostaną się do Niemiec. Dlatego też musimy mieć naprawdę efektywne mechanizmy ochrony granic Unii Europejskiej. Dlatego też uważam, że to będzie kolejnym krokiem w kierunku lepszego funkcjonowania tego elementu europejskiego w naszym wspólnym bezpieczeństwie. I myślę, że NATO naprawdę odgrywa tutaj bardzo istotną rolę, ponieważ zajmuje się tym najtrudniejszymi rzeczami. Ale jeżeli chodzi o granice, no to NATO tutaj nie odgrywa żadnej roli. NATO nie chroni granic, ale jest to na pewno miejsce, gdzie Unia Europejska może i nawet powinna coś zrobić, z uwagi chociażby na to, że niektóre kraje mają ograniczoną możliwość ochrony swoich granic, a wręcz niemożność tej ochrony. Chciałbym powiedzieć, że za 10 minut musimy skończyć, gdyż zbierze się pan na samolot. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawać je teraz. Może pan w drugim rzędzie. Pan tutaj, o właśnie, o tak. Panie prezydencie, Polskie Radio. Czy mógłby pan powiedzieć, co pan myśli o polityce Aleksandra Łukaszenka? Pan powiedział, że nie ufa pan Łukaszence. Czy może pan bardziej precyzyjnie się wypowiedzieć? I czy Estonia
obawia się zagranicznych baz rosyjskich, które mogłyby być ustanowione na terenie Białorusi. To nie chodzi o to, że ja nie ufam prezydentowi Łukaszenko. Ja po prostu zauważyłem, że zajmuje różne stanowiska. Różne. Ja nie znam tego człowieka, nie wiem, czy należy mu ufać, czy nie, natomiast wiem, że jego stanowisko różni się w różnym okresie. A jeżeli chodzi o bazę w Białorusi, no dlaczego miałbym się jej nie obawiać, jeżeli ona byłaby 40 kilometrów od mojej granicy? No ona tam jest, prawda? Tam jest specnaz. Zaraz na naszej granicy jest baza specnazu, więc Białoruś... Jeżeli mam mówić o Białorusi, no może szerzej, europejska sytuacja strategiczna Białorusi jest ważna i to, co dzieje się ze Suwałkami. Mówiąc na temat sytuacji w Suwałkach, Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, jeżeli byłaby potrzeba, żeby dać pomoc ze strony Polski, są dwie przeszkody polityczne. A jak widzi pan teraz relacje polityczne pomiędzy państwami bałtyckimi a Polską, szczególnie polsko-litewskie, gdyż słyszałem, że Łotysze oraz Estończycy mówili, że jeżeli Litwini będą dalej generować te problemy z Polską, to trzeba będzie przekopać korytarz do Polski. I oczywiście temat praktyczny, połączenie kolejowe. Słyszałem opinię jednego z generałów amerykańskich, którzy powiedzieli, że w ramach państw bałtyckich jest pewien problem z połączeniami komunikacyjnymi z koleją. A pomiędzy Polską, czyli Warszawą, a Litwą połączenie kolejowe jest w bardzo złym stanie albo cały czas jest w trakcie budowy. Słyszałem to również w polskich mediach. Pan już zadał w tej chwili trzy pytania. Nie, w zasadzie jakie byłyby przeszkody, jeżeli Polska miałaby pomóc państwom bałtyckim? Zawsze są. No dobrze. Ja nie mogę oczywiście komentować kwestii relacji pomiędzy dwoma krajami, których nie jestem prezydentem. To jest oczywiste. Także odłóżmy może to pytanie. Jedna z rzeczy, którą powiedziałam na konferencji przed przyjazdem na spotkanie z wami, jest to, że jednym z moich celów, gdy byłem ministrem spraw zagranicznych, jest to, żeby relacje się dobrze rozwijały z tymi krajami jak Polska, które mają kluczowe znaczenie dla wschodnioeuropejskiego bezpieczeństwa. Od 1997 roku twierdziłem zawsze, że Polska jest jedynym dużym krajem, wtedy jeszcze nie byliście w Unii Europejskiej, ale jedynym krajem dużym w Unii Europejskiej od 2004 roku, który rozumie termin masowe deportacje czy masowe wywózki. Ludzie w naszej części świata rozumieją to bardzo dobrze, ale obywatele innych dużych krajów nie rozumieją tego i zadają pytanie, a dlaczego nie zadzwoniliście po policję? Od 97 roku miałem zatem cel, by relacje z Polską były bezproblemowe, były gładkie. Od 97 roku do momentu, kiedy w 2004 roku się zacząłem tym mocno zajmować, wszyscy w Unii Europejskiej byli zajęci właśnie relacjami z Unią Europejską, czyli wszystkie relacje zostały skoncentrowane w samej Brukseli. Zostałem wybrany potem na stanowisko prezydenta. I jednym z moich głównych celów polityki zagranicznej stało się to, żebyśmy mieli naprawdę bliskie relacje z Polską. Od tamtej pory faktycznie realizuję ten cel. Tutaj prezydent Kaczyński był partnerem bardzo chętnym do tego, żeby to robić. Prezydent Komorowski również realizował absolutnie te tradycje. Prezydent Duda, który swoją pierwszą zagraniczną wizytę odbył właśnie do Tallina. Zatem dla nas relacje między Polską a Estonią są jednymi z najważniejszych, które posiadamy. Wszystkie pozostałe pytania, kolej, tory, no, to są techniczne sprawy. Ale fundamentalna sprawa, która jest nam potrzebna, polega na tym, że musimy mieć fundamentalne, zasadnicze zrozumienie polityczne, że po prostu mówimy o tym samym, gdy mówimy o sprawach dotyczących polityki bezpieczeństwa. I jest to coś, co udało nam się w miarę tych wszystkich lat osiągnąć. Polacy rozumieją Estończyków, Estończycy rozumieją Polaków i cieszę się, że również po stronie gospodarczej wzajemne inwestycje, obroty handlowe rozwijały się również dobrze. Inne sprawy są drugorzędne. Jestem przekonany, że problem kolejowy zostanie rozwiązany. Ten problem kolejowy dotyczy pięciu krajów, ponieważ Finlandia jest tym mocno zainteresowana, gdyż zdejmuje 24 godziny czasu z transportu pomiędzy Finlandią a krajami Europy Środkowej. Oprócz tego Litwa, Łotwa, Estonia oraz Polska.
To nie wystarczy, żeby trzy kraje się ze sobą dogadały. Teraz potrzebujemy również zobaczyć, jak działa w tym wszystkim strona polska, ale absolutnie fundamentalne znaczenie strategiczne ma to, że jesteśmy tą samą częścią świata. To tak właśnie działa. Musimy pana wypuścić, zatem chciałbym zadać ostatnie łatwe pytanie do pana. Jest pan dawnym dziennikarzem Radia Wolna Europa. Dlaczego uważa pan, że przegrywamy wojnę propagandową z Rosją? Nie jestem przekonany, że ją przegrywamy. Nie wydaje mi się. Ja co prawda na temat propagandy wiele nie wiem, ponieważ ja zawsze zajmowałem się prawdą, a nie propagandą. O to właśnie chodziło w Radiu Wolna Europa, by mówić prawdę o Solidarności, o wojnie w praskiej, o wiośnie praskiej. Nie wydaje mi się, że my przegrywamy wojnę propagandową. Szczególnie rok 2014 to rok, kiedy było dużo niejasności, gdyż ludzie nie wierzyli wtedy, nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. To znaczy poważnie to wszystko traktowali. Widać było, co jest w BBC. Na przykład separatyści wspierani przez Rosjan. Mówiono, separatyści wspierani przez Rosję. Wspierani przez Rosję separatyści odpalają pocisk z wyrzutni Buk, a trzeba przynajmniej roku szkolenia, żeby wiedzieć, w jaki sposób to obsługiwać. Tego typu język się skończył. Przypomnijmy sobie, że do lutego bieżącego roku oficjalne oświadczenia Unii Europejskiej na temat tego, co dzieje się w Donbasie, były takie. Separatyści wspierani przez Rosjan, nie rosyjskie oddziały, nie rosyjskie czołgi. Nie wydaje mi się, że my to przegrywamy. Myślę, że to, co w tej chwili następuje, to to, że już Abraham Lincoln powiedział, można niektórych ludzi oszukać czasami, a innych w innym momencie, ale nie możemy wszystkich oszukać przez cały czas. Ja nie znam kogoś z wyjątkiem tych, którzy, o których już wiadomo, że są oszukani. Nie wydaje mi się, że inny się daje oszukiwać. Oczywiście są tacy ludzie, których oni pokazują, że jest to wielki ekspert niemiecki, a potem się okazuje, że nikt o nim nigdy nie słyszał. Można robić coś takiego przez krótki czas, ale to już nie działa w tej chwili. I sporo czasu zajmie, moim zdaniem, by Rosja odzyskała swoją wiarygodność dotyczącą tego, co się dzieje. I to jest ich problem. Jeżeli ktoś z was uczestniczył w konferencji monachijskiej, w konferencji bezpieczeństwa w marcu czy w lutym? W lutym bieżącego roku. Gdy Siergiej Lawrow miał swoje wystąpienie na temat transponderów w samolotach nad Morzem Bałtyckim, ludzie się śmiali. Wtedy, kiedy widownia się śmieje, wtedy, kiedy wypowiada się minister spraw zagranicznych jakiegoś kraju, to jest to dosyć zniechęcające, prawda? Ponieważ naprawdę ludzie, którzy uczestniczą w takim spotkaniu, oni są na bardzo krótkiej liście zaproszonych osób. Są to ludzie, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach, podejmują decyzje strategiczne i oni śmieją się wtedy, kiedy wypowiada się minister spraw zagranicznych jakiegoś kraju. Było to naprawdę żenujące. Myślę, że oni naprawdę stracili ogromną część swojej wiarygodności. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, za tę dyskusję i spokojnego, bezpiecznego powrotu do domu. Tak, ale chciałbym jeszcze przeczytać jeden z moich ulubionych wierszy, nie cały, ale kawałek. Zwłaszcza, że jestem w Polsce. Tytuł tego wiersza to 1 września 1939 roku. I zaczyna się on tak. Siedziałem w okopie ulicy 53. Umykała mi nadzieja nieuczciwej dekady, fal zła, które rozprzestrzeniały się nad czarną ziemią, ludzi w obsesji prywatnego życia, śmierci i pogardy września 1939. To zostało napisane po inwazji na Polskę. Myślę, że we wielu przypadkach widzimy powrót partii ksenofobicznych, dezintegrację jedności europejskiej. I to wtedy widzimy, że jesteśmy w tej niskiej, nieuczciwej dekadzie, gdzie idea wspólnej Europy, gdzie idea wolności, solidarności
co wszyscy wierzyliśmy. Wierzyliśmy w Polsce jeszcze dłużej niż macie swoją wolność i to wszystko się rozpada i tym się niezmiernie niepokoję. Dziękuję.